Witam bardzo serdecznie, Magdalena Mroczek, Telewizja Nasza Odwaga. Dziękuję Państwu za te wszelkie pytania, szczególnie dotyczące ziół i już spieszę z odpowiedzią. Dziękuję Panie Witoldzie, szczególnie Panu, bo tutaj konwersacja nam tu się otworzyła dość duża. Tak, ale tak jak mi Pan podziękował za wyjaśnienie, to natchnęło mnie to, aby powiedzieć wszystkim Państwu, jak to właśnie z tymi moimi ziołami i dlaczego je piję. Od wielu, wielu lat, a tak naprawdę od 20 roku życia, gdy miałam pierwszy atak kamieni w nerkach, wszyscy lekarze mówili do mnie, że to jest taka zdolność organizmu. Tak około 10 lat temu szykowałam się na operację, gdyż miałam w jednej nerce 5-milimetrowy kamień szczawianowy, a w drugiej 7-milimetrowy. I tak naprawdę w sumie to mój lekarz rodzinny, pan doktor Leszek, dziękuję panu w tym momencie za to, za te słowa, zadał mi takie pytanie. Pani Magdo, czy pani wie, jak wygląda operacja nerki? Nie wiem. To tak trzeba prawie pół pleców rozkroić z jednej strony, z drugiej strony, a nigdy nie wiadomo, co będzie, czy dalej, nie, czy te kamienie nie będą się dalej tworzyć, no bo to usuniemy. Moich kamieni nie można było rozkruszyć. No i szczerze mówiąc, trochę się zastanowiłam nad tym tematem i zaczęłam szukać tak zwanych alternatywnych sposobów leczenia. Dotarłam do Chińczyka, który leczy ziołami. Pokazałam mu zdjęcia, przepisał mi, jeśli chodzi o kamienie, jest to taki specyfik z Chin, Shillington, który rozpuszcza kamienie. Nie wiem, co robi, fakt faktem, że się zmniejszyły. Jak było to? Co było też istotne, że ten pan doktor powiedział, bo to jest Chińczyk, który przyjechał do Polski, skończył studia medyczne i leczy ludzi. Powiedział, proszę pani, przede wszystkim proszę przestać jeść cukier. Ja mówię, jak to tak, co mają w ogóle kamienie w nerce do cukru? To wygląda tak. Te kamienie się tworzą w organizmie i wypłukują. Ale jeżeli jemy cukier, czyli ten organizm jest cały czas zakwaszony, to one się tylko budują i nie mają się kiedy wypłukiwać. I ja mówię, to jeżeli będę brała ten Shillington, to co? Rzeczywiście mi się zmniejszą? Tak. Tylko proszę wtedy nie jeść cukru. Czyli cukru no, takiego białego, czy słodzenia kawy, herbaty, czy słodkich bułek, ciast, po prostu takich słodkich rzeczy. I proszę sobie wyobrazić, że po 3 miesiącach to on się, pierwsze pytanie było, to nie pytał się, czy schudłam, tylko ile schudłam, no bo jeżeli przestałam jeść cukier jadłam tylko na przykład w jabłkach, czyli ten naturalny, brałam te leki, zmniejszyły mi się kamienie o połowę, tak, robiłam USG, potwierdzam. No ale to było 10 lat temu. Teraz, gdy od kilku lat wraz z mężem mamy nasz ogródek, który miał być najpierw różany, a teraz tych ziół mamy też sporo, i gdy przestałam pić herbatę, o już niedługo będzie rok, a zaczęłam pić zioła, to się okazało najpierw, że co? Że problemy żołądkowe ustąpiły. Bo to nie była kwestia herbaty. Bo jak spotkam dobrą herbatę i wiem, że jest w niej mało chemii, to się chętnie napiję. Chociaż nawet jak się napiję, to po chwili wiem, czy jest w tej herbacie chemia, czy nie ma. Ale drugim tematem, gdy mówię prawie od roku piję zioła, a to mniszek lekarski, a to piołun luizjański, no wiele, wiele różnych, dzisiaj mam nagietek, które mi akurat podejdą, które mam u siebie, to się okazało, że moje kamienie, które były 4 i 5 mm, to są owszem, ale największy jest 0,5 mm. Największy. W jednej nerce, w drugiej nie ma wcale. Bo robiłam,
niecały miesiąc temu badanie. I faktycznie, co jest? Zioła tak działają na mój organizm. Jeżeli działają na mój organizm i to sprawdziłam, no to równie jednakowo i dobrze działają na inne organizmy. Warto stosować zioła. Warto też je sadzić, by mieć swoje. Oczywiście można zawsze kupić, ale te swoje suszone, najpierw zerwane, ususzone, właściwie ususzone, właściwej jakości. I co jest istotne, żeby było kilka różnych tych ziół, żeby się te zioła po prostu nie sprzykrzyły, bo po pewnym czasie, jeżeli na przykład piję mniszek lekarski, to on tak po tygodniu, to tak już ten smak, tak powiem, już jest, no już chyba go za dużo. No to wtedy piję pion luizjański albo po prostu robię herbatę, parzę w dzbanku tą herbatę ziołową z różnych ziół. Dwa liście mniszka, dwie gałązki piołunu luizjańskiego, do tego na przykład płatki róż. I zalewam to wrzątkiem i do śniadania pijemy cały taki czajniczek takiej ziołowej herbaty. Także jeszcze raz dziękuję za pytania i z przyjemnością zawsze na wszelkie odpowiem. Życzę miłego zbierania ziół, bo to też jest piękna wycieczka, pojechać zbierać zioła. Życzę picia ziół takich, aby nam pomagały na spokój, na ducha i na ciało. Tak jak w przypadku nagietka, gdzie się płatki zrywa i suszy się i kładzie się pod poduszkę, czy rozsypuje się pod łóżkiem, żeby był lepszy sen. Czy do pomarańczowego woreczka, te płatki nagietka. Już robiłam kilka takich talizmanów i nosi się na splocie słonecznym przeciwko wszystkim lękom, zmorom i strachom. Tak, bo jeżeli wiemy, że mamy talizman, to już wtedy myślenie nam się zmienia i przestajemy się bać. I to tak naprawdę działa. Myśl tworzy czyn. Czyli była myśl, była koncepcja, stworzyliśmy talizman, nosimy go, dobrze się czujemy, pijemy zioła i cóż, żyć nie umierać. Życzę wszystkim zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję.